cierpienie narodowe, mężczyźni czy kobiety, przede wszystkim więźnia obozów koncentracyjnych. Trójkątem. Byli to w większości mężczyźni, najczęściej bohaterowie. I to jest taka sytuacja, która jest sytuacją prymarną dla naszej pamięci. I myślę, że nie tylko od października 2015 roku w okresie dobrej zmiany, bo to też widać. A ta książka ma pokazać tyle, że to jest błędne myślenie w samym dyskursie, błędne myślenie w tym, jak się kreuje pamięć, że nie można decydować o tym, o kim się pamięta, które świadectwa są ważne, opierając się na przykład na liczbie więźniów. To bardzo często robiono przy tych grupach zapomnianych ofiar nazizmu, znaczy jest najprościej. Mówiono, że no, tych więźniów było tylko kilkudziesięciu, w związku z tym po co się nimi zajmować. To byli więźniowie pochodzenia niemieckiego, więc po co się nimi zajmować. To byli więźniowie, którzy podpadali pod paragraf z kodeksu, który przetrwał wojnę, w związku z tym znaleźli się w jednostkach penitencjarnych, bo takie było prawo. Czyli ich cierpienie nie było istotne. I ta selekcja i też to tworzenie takiego dobrego towarzystwa ofiar, które rozpoczęło się już po wojnie, ale paradoksalnie trwa do dziś, to jest błąd, który oczywiście przychodziły wszystkie społeczeństwa. I także nic tu nie wolno było powiedzieć, nie wolno było zrobić, udać psychicznego, czego Pan Jezus Chrystus nie mógł udać. Musieli go zabić. Tak musiało być, bo na Ochocie, w bloku, gdzie są balkoniki, filozof mówi, że tylko i wyłącznie tego tematu. A to musiał Bóg dopuszczać, żeby tego Jezusa zabili? To mógł Jahwe swojego Syna Jezusa Chrystusa oszczędzić. Nie mamy żadnej książki. Ja mówię, no oko za oko, ząb za ząb, takie było prawo żydowskie. Jezus umarł zgodnie z prawem. Oko za oko, ząb za ząb. Więźniów, ofiar II wojny światowej, obozu koncentracyjnego i tak dalej, i tak dalej. To się oczywiście zaczyna zmieniać, ale to jest ważne, że rzeczywiście rozpoczynamy tę drogę bardzo późno od publikacji świadectwa, czyli mówi ten, który został zapomniany. To jest w ogóle ciekawy temat i mam wrażenie, że cały czas pomijany i wstydliwy nadal. Na przykład taka na marginesie obserwacja, kiedy jedzie się do Auschwitz i nawet idzie się z przewodnikiem zwiedzać obóz, jakkolwiek źle brzmi tego rodzaju określenie, to dopóki się nie zapyta o ten puf, który się tutaj znajdował, to się w ogóle o tym nie usłyszy. Tak jest przynajmniej moje doświadczenie. Tak, dokładnie taka sama sytuacja jest, jeżeli chodzi o więźniów homoseksualnych. I to, co mówiłam a propos liczby, a propos narodowości, to rzeczywiście była taka linia argumentacji, która się bardzo często pojawiała w różnych miejscach pamięci, ale między innymi także w Auschwitz. Wiemy na dzień dzisiejszy, dzięki między innymi badaniom Renera Fischlda, który niemieckiego socjologa, który rzeczywiście całe swoje życie próbował stworzyć, nadal to robi, listę wszystkich więźniów z różowym trójkątem we wszystkich jednostkach. Z różowym trójkątem. Z szczególnym uwzględnieniem obozów koncentracyjnych. Więźniowie z różowym trójkątem. Tak jak dzisiaj, tak włóczymy się tak dookoła Pałacu Kultury Stalina i Lenina, informacja turystyczna. No to i o tak jak mówię, no to jest ta ludziach ta, z różowym trójkątem porozmawiamy. Blokować rozwój tego badań na ten temat. Ja uważam, że to jest całkowicie błędne i to też pokazuje naiwność myślenia o tym, czym jest historia związana z Holokaustem, zagładą II wojną światową, ale też jaka jest rola miejsca pamięci. Jeżeli już w miejscu pamięci pojawia się hierarchizacja i tabuizacja, coś jest nie tak z tą pamięcią i z samym dyskursem, ale też to, o czym Pani wspomniała, rzeczywiście PUF jest takim miejscem, który też się pojawia w tej relacji, bo rzeczywiście... Jako miejsce reedukacji seksualnej również. Jako miejsce, gdzie rzeczywiście próbowano resocjalizować tych więźniów i to też jest taka biała plama, jeśli chodzi o historię tego kompleksu obozowego. I ja też wielokrotnie słyszałam, sama pytałam przewodników, przewodniczki. To jest zawsze zdziwienie, już teraz troszeczkę inaczej niż było na przykład 10 lat temu. 10 lat temu raczej nie odpowiadano na to pytanie, teraz się odpowiada, ale jak najkrócej i jak najprościej. Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że
Archiwum Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau znajduje się na pierwszym piętrze bloku 24 bądź 24A, były dwie numeracje, tam gdzie znajdował się PUF. Więc to też na to warto zwrócić uwagę i trochę sobie o tym pomyśleć, ale wracając jakby do samego PUF-u w książce, zdarzały się takie sytuacje bardzo często, że tych mężczyzn, którzy mieli różowy trójkąt, starano się zestawiać, użyję tego okropnego słowa, bo na tym to polegało, z kobietami z PUF, żeby sprawdzić, czy już się wyleczyli, czy już są heteroseksualni. To była jedna z form reedukacji. Inne formy reedukacji to była po prostu eksterminacja bezpośrednia, czyli próba resocjalizacji ludzi poprzez bardzo ciężką pracę, poprzez resocjalizację oczywiście w cudzysłowie, poprzez choroby, głód, torturowanie. Torturowanie. I to jest też duża część tej historii, czyli taki opis tortur, nie na poziomie głównie nie na poziomie grupy, ale pojedynczych osób, żeby pokazać, że rzeczywiście tutaj często wymierzono, znaczy to w jaki sposób torturowano tych ludzi, miało być też znakiem dla innych z tej kategorii, że są narażeni na ciągłe niebezpieczeństwo. Chodziło o ośmieszenie, chodziło o znęcanie się. Są w sytuacji całkowitego zagrożenia życia, więc myślę, że to też jest nie tylko opowiedzenie innej historii, ale też dookreślenie tej historii, którą mamy. I teraz co ciekawe jest również w tej książce, ja pozwolę sobie przytoczyć fragment wypowiedzi narratora. Szacunek dla człowieka, respekt dla jednostki ze strony bliźnich miał tutaj, jak się okazało, dwie strony. Jednym przyzwala się na pewne rzeczy z uśmiechem, natomiast drugim, którzy się do swoich skłonności otwarcie przyznają lub się im je przypisuje, odmawia się prawa do ich realizacji. Homoseksualne zachowania dwóch normalnych mężczyzn były traktowane jako działania zastępcze, lecz gdy to samo robili dwaj homoseksualiści w obopólnym porozumieniu i w zgodzie ze swoją orientacją, wtedy było to obrzydlistwo, sprawa brudna i odrażająca. Ta książka jest trudna do czytania, ponieważ jest tutaj dużo drastycznych wręcz opisów. Autor jest bardzo uczciwy również w stosunku do swoich doświadczeń, ale też tego, co obserwował w obozie, i to była obserwacja powszechna. I nie jest to żadną tajemnicą, że mężczyźni w obozach, więzieniach skazani na lata odosobnienia realizują swoje potrzeby seksualne i jest to akceptowane również w ich środowisku więźniów właśnie jako czynność zastępcza, jako coś, no co powiedzmy, zgadzamy się na to i to jest okej. Natomiast jeżeli te same czynności czy zachowania realizują osoby homoseksualne, to wtedy to jest obrzydliwe i właśnie nieakceptowalne i podlegające całej masie szykan różnego rodzaju. To jest o tyle paradoksalne, że z jednej strony wręcz mamy takie relacje. Jest opowieść Karla Gorata, który zresztą po 1989 roku odwiedził Muzeum Auschwitz-Birkenau wraz z grupą z takiego stowarzyszenia LGBTIQ z Bremy. Jego historia to jest historia zmiany koloru trójkąta. On przyjeżdża z jednego obozu, zostaje przetransportowany do Auschwitz i w trakcie transportu udaje mu się zmienić kolor trójkąta na czerwony. W związku z tym jest więźniem politycznym, pracuje jako pielęgniarz na rewirze w skale Auschwitz I. I tutaj jego życie zmienia się diametralnie, dlatego że wcześniej, posiadając różowy trójkąt, musiał naprawdę bardzo uważać na to, żeby ktokolwiek tylko miał jakiekolwiek podejrzenie, że on ma jakiekolwiek relacje homoseksualne. W momencie, kiedy zmienia trójkąt, może mieć, i ma dość wysoką funkcję w obozie, może mieć dwóch kochanków i tak jak pani przeczytała w tym krótkim fragmencie, to jest jakby całkowicie akceptowalne, czyli jest ten już nawet wtedy, w tej sytuacji bardzo specyficznej, zagrożenia życia, w sytuacji całkowitego odwrócenia jakichkolwiek wartości i norm, ta norma pozostaje. Czyli norma taka, że są normalni i nienormalni. I bez względu na to, zresztą to jest też ciekawe językowo, że tej relacji Hegera, on zresztą sam przytacza, że byli ci normalni, którzy uprawiali seks jednopłciowy. Więc na to też warto zwrócić uwagę, bo to niby kojarzy nam się w ogóle z jednostkami penitencjarnymi, o tym też pisał Grzesiuk na przykład w swojej relacji, ale z drugiej strony też pokazuje, jak trwały jest ten stereotyp i jak trwały jest ten koncept, ponieważ nawet w
po wojnie już, jeżeli w momencie, kiedy próbowano przywracać tę pamięć, tu też się pojawiło to rozdzielenie. To znaczy bardzo często upraszczano sytuację, mówiąc, że właśnie relacje homoseksualne przecież były w obozie, bo to jest jasne, że mężczyźni zamknięci ze sobą razem, no w pewnym momencie pojawia się to zastępstwo, już użyjmy tego określenia, więc to nie było nic, co było związane z cierpieniem, to była część codzienności i pod tym tematem ukrywało się to, o czym pisze Heger, czyli to doświadczenie, specyficzne doświadczenie różowych trójkątów ludzi, wykorzystywanych, prześladowanych właśnie za to, że różowe mieli trójkąty. Taką orientację seksualną. Więc to też był klucz do tego, żeby ukryć tę część, niewygodną część historii.